I proszę Państwa, jesteśmy na radiowym balkonie, a ze mną zapowiadany gość, pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, wiceprezes Aeroklubu Poznańskiego, były dowódca Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego na lotnisku Poznań-Krzesiny, instruktor skoków spadochronowych oraz pilot samolotowy i członek grupy akrobacyjnej Żelazny. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Znajomi jeszcze pana mówią, że jest pan takim dobrym duchem zespołu, że zawsze jest pan pomocny, zawsze uśmiechnięty. No pierwszy raz słyszę, ale to miło mi słyszeć taką opinię. Każdy, kto bywa na pokazach lotniczych, mówi, że Żelazny to taka nasza lotnicza chluba narodowa. Myślę, że można śmiało tak powiedzieć, tym bardziej, że jesteśmy jedyną cywilną w pełni grupą akrobacyjną, mimo to, że w naszym zespole występuje trzech mundurowych, czyli nasz lider, pułkownik, pilot Wojciech Krupa, bardzo mocno związany z lotnictwem poznańskim, gdyż był dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, jest kapitan pilot Tadeusz Kołaszewski, na co dzień pilot Straży Granicznej, no oczywiście ja. Także mimo, że jesteśmy chłopcami z munduru, to jesteśmy grupą jedyną cywilną. Pan pułkownik Wojciech Krupa powiedział, że w lotnictwie nie ma przypadków, że tutaj ludzie nie biorą się znikąd. Zgadza się pan? Potwierdzam. Do tego zajęcia w powietrzu, a już tym bardziej do latania w Żelaznym, to trzeba mieć jakby, nie ma przypadkowego doboru ludzi i żeby na tym poziomie zajmować się pasją lotniczą, trzeba oddać całe serce, całą duszę właśnie lotnictwu i to nie może być przypadkowe zajęcie raz na jakiś czas. Ale bardziej konstrukcja psychiczna, czy taka wytrzymałość fizyczna jest tutaj najważniejsza? Czy jedno i drugie? Jak to starożytni Rzymianie mówili, jedność ciała z duchem. W związku z powyższym tutaj jest połączenie jakby tej mentalnej strony, oczywiście z wytrenowaniem ogólnym organizmu, z pewnymi predyspozycjami fizjologicznymi. Mhm. Ale w waszym zespole są również kobiety. To nie tylko mężczyźni latają. Tak, są kobiety i tutaj jest nieprawdą, jest, że kobieta to słaby duch, słabe ciało. Nasze dziewczyny, czytaj, pilot Agata Nykaza, Magda Stróżyk oraz Paulina Matecka, są na co dzień instruktorkami szybowcowymi, pilotami samolotowymi. Ostatnio, 2-3 tygodnie temu, Agata Nykaza, na co dzień doktorantka Politechniki Poznańskiej, zdobyła tytuł mistrzyni świata w akrobacji szybowcowej w Toruniu, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszych żelaznych dam. Mhm, czyli zaczyna się od szybowców najpierw? Tak, najczęściej rozpoczyna się od szybowców i szybowcy zdecydowanie pomagają jakby w dalszym, potem zdobywaniu umiejętności lotniczych oraz rozwijaniu predyspozycji lotniczych, a tym bardziej pod kątem akrobacji. Mm-hmm. Te wszystkie akrobacje lotnicze, szczególnie wykonywane zespołowo, no to zapierają dech w piersiach. Ja chcę zapytać, panie pułkowniku, w jaki sposób przygotowujecie tutaj na ziemi wszystkie te akrobacje, które później wykonujecie w powietrzu? Jak wygląda cały ten proces? To jest żmudna praca i tak dzisiaj do państwa mieliśmy zaproszenie większą tak, ekipą, że tak, ten zespół. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie w tym momencie trwa przygotowanie do pokazów airshow w Radomiu i nasz lider Wojtek Krupa przygotowuje właśnie członków tego zespołu pokazowego. Są to wiele godzin, wiele dni spędzonych żmudnych na lataniu, czyli na zdobywaniu umiejętności w pilotażu indywidualnym. Natomiast są później do latania zespołowego, są przeprowadzane odprawy bardzo szczegółowe, omawianie poszczególnych sekwencji, poszczególnych figur lotu w szyku, żeby każdy z uczestników tego lotu wiedział, co w danym momencie ma robić, gdyż tam czasu na improwizację nie ma. I potem jest to wykonywane już na lotnisku, tak zwane pieszo latając, czyli chodzenie tak czasem państwo możecie zobaczyć, jak ludzie w kombinezonach żelaznych chodzą tak między samolotami w specyficzny sposób. Wygląda to troszeczkę jak taki taniec. I następnie jest dopiero wykonywanie poszczególnych figur elementów lotu oraz lotu w szyku już w powietrzu. I potem następuje omówienie na ziemi po wykonaniu lotu. To się wydaje takie proste, oczywiste. Czyli tak, najpierw siadacie przy stole, rozrysowujecie wszystkie schematy na papierze jakimś tak. Później chodzicie, obserwujecie samoloty, wsiadacie w samolot, lecicie i robicie to wszystko. No tak, to samo tak się nie dzieje, tak, bo oczywiście tutaj jakby nasz lider, czyli pułkownik Wojciech Krupa, jakby przygotowuje cały program pokazu. W zależności od warunków w danym miejscu, gdzie ma być ten pokaz wykonywany, w zależności od warunków pogodowych, przewidywanych na dane ewentualnie dni i następnie jest to może mniej na karteczkach papieru, ale bardziej na dużej tablicy rozrysowany gdzie, co, kiedy robi. Mhm. Ile trzeba godzin lotu wykonać przed takimi zawodami, do których się przygotowujecie teraz?
No my w tej chwili akurat się nie przygotowujemy do zawodów, tylko do tych pokazów w Radomiu, i te przygotowania do Radomia nie trwają w zasadzie tylko dzisiaj i przed samym już wylotem, powiedzmy w czwartek, tylko one już trwają dużo, dużo wcześniej, gdyż każdy jakby dzień lotny jest też poświęcony na przygotowanie pewnych elementów, czytaj, czy pilotażu indywidualnego, czy zespołowego pod tym kątem. Jest to jakby trudne spowiedzieć w sensie ilości godzin, bo wiadomo, im więcej, tym lepiej i też nie do końca można powiedzieć, że jeśli ktoś ma nalatane tysiące godzin, to na pewno będzie się sprawdzał w lataniu w żelaznym czy w lataniu akrobacyjnym, bo to nie też o tym to polega, tylko też polega to na tych predyspozycjach, o których wcześniej rozmawialiśmy. Mhm. Mówicie o sobie, że jesteście taką jedną wielką rodziną, tak? Tak. Bo to trzeba chyba być bardzo blisko siebie. Trzeba być bardzo blisko siebie i tutaj jakby mimo tej nazwy żelazny, to nie ma co udawać specjalnie aż tak bardzo twardych w sensie jakichś tam jakiejś empatii wobec siebie. My przede wszystkim lubimy z sobą czas spędzać, lubimy siebie nawzajem. Oczywiście jak w każdej rodzinie są te takie dni może bardziej troszeczkę czasami pochmurne, ale po prostu bez siebie tak naprawdę chyba jednak gdzieś tam w duszach żyć nie możemy. Mhm. A gdzie jeszcze można spotkać żelazne? Gdzie robicie pokazy? No na co dzień żelaznych możemy spotkać na terenie lotniska Kobylnica, czyli lotniska Aeroklubu Poznańskiego, gdyż to jest naszym już codziennym domem. Bardzo mocno jesteście związani tu z Wielkopolską. No, zespół żelazny, czy grupa żelazny powstała na lotnisku Przylep w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Praktycznie prawie 20 lat temu, w 1999 roku pojawił się ten pomysł, ale już od wielu lat jesteśmy w Poznaniu, więc podczas treningów można nas spotkać na lotnisku Kobylnica. Najbliższe pokazy to Airshow Radom, czyli najbliższy weekend. Mm-hmm. Za 2 tygodnie można nas zobaczyć na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdyż będzie tam święto bazy i również w tym samym czasie w Krośnie, gdyż również wykonujemy loty pokazowe w miejscach, miejscowościach, podczas różnych uroczystości, które się dzieją na przykład w danych regionach. Jeśli sobie ktoś zażyczy, żeby żelazny uświetnił jakąś imprezę lokalną, to oczywiście jesteśmy też tam do dyspozycji. Mm-hmm. Czy wy ogłaszacie jakikolwiek nabór do waszej grupy? Jak można do was dołączyć? No tutaj akurat nie jest to taki nabór jak do szkółki piłkarskiej, że można przyjść się zapisać. To się dzieje bardziej w wyniku ewolucji wewnętrznej, obserwacji tych kandydatów, którzy mogliby się nadawać, bo tak jak tutaj pani powiedziała o tej rodzinie, oprócz tych umiejętności i umiejętności lotniczych, to musi być ten duch, pewien duch żelazny, musi być taki element, że my potem będziemy wszyscy sobie z chęcią ręce podawali po zakończonym pokazie. Mhm. Ja ponawiam zaproszenie do Małej Czarnej Latem. Mam nadzieję, że już po pokazach zjawi się tutaj cały zespół u nas. Przyjmujemy zaproszenie i dla nas właśnie będzie to nawet bardzo miło gościć u Państwa po zakończeniu sezonu w większym gronie, bo jak możemy powiedzieć teraz, jesteśmy w boju, a wiadomo, w boju nie ma co za bardzo się rozpraszać na wizyty. Także dzięki za zaproszenie i widzimy się na koniec sezonu. Bardzo dziękujemy. Państwa i moim gościem był pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński.